Rafał jest fajnie, bardzo go lubię, zawsze czekam na niego z szurubokętem. Jak się to mówi w naszym slangu, poszedłem w kozły. W ręce mam trochę kierowniczy. Tak powinien wyglądać. Tak wygląda po uderzeniu. Przekoziołkowałem kilkakrotnie, kład się popsuł dość mocno. Musiałem go później naprawiać. Kład jest w bardzo złym stanie. Uszkodzeniu uległ całe przednie zawieszenie. Rafał przyjechał praktycznie na slikach z przodu. Kierownica przednia jest pokrzywiona. Najprawdopodobniej kolumna kierownicza też będzie do wymiany. Cały tył jest zdemolowany, plastiki, cały zderzak tylny, cała tylna sakwa, amortyzator został urwany. O sile uderzenia nie świadczy to, że sakwa tylko była tak i poszła do lasu. Bogu dzięki, że miałem te wielkie tyrtytki, bo nimi przypiąłem ten amortyzator. Na której z tych? Po prostu jakieś sile. W kurzu za motocyklistą, który nie dał się wyprzedzić, przewróciłem się bardzo boleśnie i zniszczyłem sporo części kłada i później musiałem jechać niezwykle wolno. Cieszę się, że jestem na biwaku, bo był to bardzo ciężki etap właśnie z powodu tej przewrotki. Bo chcieli, żebym się wycofał tam na tankowaniu, ale powiedziałem w życiu. Nie ma takiej możliwości.